Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W dniu 2 grudnia nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii świętego Andrzeja Boboli do Sejmu i Senatu. Relikwie przekazali ojciec Waldemar Bożyszkowski, kustosz sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Warszawie oraz ksiądz Józef Niżnik, proboszcz sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie. Relikwie zostały wprowadzone do znajdującej się w gmachu Sejmu kaplicy pod wezwaniem Bogurodzicy Maryi Matki Kościoła. Ksiądz Józef Niżnik mówił tak: modląc się do świętego Andrzeja, zrozumiałem dzięki niemu, że jest głównym patronem ojczyzny. Tą godnością obdarzył go sam Bóg i zlecił opiekę nad polskim narodem. Mistyczce Fuli Horak święty Andrzej 3 maja 1938 roku na pytanie, czy będzie patronem Polski, odpowiedział: już nim jestem. Święty Andrzej Bobola do księdza Józefa Niżnika 16 maja 1987 roku powiedział: zacznijcie mnie czcić. Wcześniej przez 4 lata objawiał mu się Andrzej Bobola i jako kapłan myślał, że potrzebuje modlitewnej pomocy. Aż nadszedł moment, kiedy powiedział: jestem święty Andrzej Bobola, zacznijcie mnie czcić w Strachocinie. I odkąd powstało tam sanktuarium, gdzie w sposób szczególny ludzie wypraszają łaski u Boga przez wstawiennictwo świętego Andrzeja, przestał się objawiać. Ksiądz Niżnik wspomina dalej: jednak odczuwałem jego bliskość i czuję się narzędziem w jego ręku. Pomaga zrozumieć rzeczywistość, w jakiej żyjemy, tą obecną także. Dlatego widzę w dzisiejszym zagrożeniu dar, by naród zwrócił się o pomoc do niego i poznał prawdę o jego skutecznym orędownictwie. On w swoim życiu i po śmierci był zaangażowany w niesieniu pomocy ludziom podczas zarazy. W latach 1625-1629 niósł pomoc ludziom w Wilnie, nie bacząc na możliwość zarażenia się. Tradycja przypisuje mu również wstawiennictwo w uratowanie Pińska i okolic od zarazy w latach 1709-1710. Dziś może nas uratować, ale w to trzeba uwierzyć i modlić się do niego. Jest wyjątkowym świętym i patronem narodu. Ci, którzy znają jego życiorys, wiedzą, że w chwilach trudnych sam o sobie przypominał, objawiając się po swej śmierci. Dzięki świętemu Andrzejowi zrozumiałem, że jego główny patronat nad ojczyzną jest zakorzeniony w decyzji Boga i nie jest w sprzeczności z patronatem Maryi, Królowej Polski, świętego Wojciecha czy Stanisława, mówił ksiądz. Dlatego powinniśmy się skupić na tym, aby bez uprzedzeń i niepotrzebnej rywalizacji wykorzystać ten czas do przybliżenia Polakom prawdy o świętym Andrzeju. On dziś do nas mówi, jak kiedyś w objawieniu do mistyczki Fuli Horak: będę wam pomagał, ludzie nie dość gorąco i nie tak jak trzeba zwracają się do mnie. Mogę być bardzo pomocny w zażegnywaniu wielkich katastrof. Mogę nieść ulgę w cierpieniu. Powiedz ludziom, że grożą im straszne rzeczy za to, że zaniedbują sprawy wewnętrznego życia. Możesz mnie zawsze prosić, a wysłucham cię. Święty Andrzej Bobola jest nam dany przez Boga, aby orędował za nami w niebie w trudnych sprawach naszej ojczyzny. Nie bez powodu święty Jan Paweł II 16 maja 2002 roku ogłosił go patronem Polski. Również dzisiaj za jego wstawiennictwem dokonują się liczne nawrócenia duchowe i fizyczne, uzdrowienia, a w przeszłości miały miejsce nawet przypadki wskrzeszeń. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami. Dziękuję.